A co dziś u nas? Potęga skoku oraz zupełnie nowy konkurs Wenus kontra Mars. Kawaliadowy quiz, misja kawaliady, czyli kilka słów o projekcie. Co nam dziś powie Łukasz Brzuska? A na deser siostry Schulz. Zobaczcie sami. W potędze skoku emocje sięgają naprawdę zenitu, ale pamiętajcie, w tym roku będzie w czwartek. Za to w piątek zupełnie nowy konkurs Wenus kontra Mars, ale więcej o konkursach Dominik Nowacki. Już 4 lata temu kawaliada zwróciła uwagę na fenomen, jakim jest jeździectwo, a mianowicie na fakt, że to właśnie jeździectwo pozwala kobietom na równi rywalizować sportowo z mężczyznami i w tej rywalizacji często wygrywać. Ola Lusina, która dwukrotnie była mistrzynią Polski, Klara Kostrzewa, to były doskonałe przykłady, które posłużyły nam w roli ambasadorów w promocji kawaliady. Dzisiaj, po dłuższym czasie obserwacji naszych doświadczeń z programem, postanowiliśmy wprowadzić do programu konkurs, który jak żaden inny podkreśla właśnie obecność kobiet w jeździectwie. To konkurs Wenus kontra Mars. 8 najlepszych dziewczyn, 8 najlepszych facetów rywalizować będzie w piątek wieczorem o godzinie 21 w konkursie równoległym, konkursie szybkości, w konkursie, który rozgrywany jest na klasycznej zasadzie pucharowej, 16 koni na starcie w parach, zwycięzca przechodzi dalej, przegrany otrzymuje w nagrodę oklaski publiczności na trybunach kawaliadowej. I tak, aż nie wyłonimy zwycięzcy. Jestem przekonany, że w tym roku zwycięzcą będzie któraś z przepięknych dziewczyn, które wystartują w kawaliadzie. Dziś pod lupę bierzemy podstawowe chody konia, kłus i galop. Jak myślicie, czy ktoś potknie się na naszym pytaniu? Zobaczcie sami. Galop? No na szybkim biegu. A kłus? Na takim trochę wolniejszym biegu, z machaniem nogami. Albo galop. Jest to koński chód, inaczej, tak? Kłus, wolniejszy, galop, szybszy. A to są te na koniach, nie? Te jazdy konne, te... Galop to jest szybki bieg konia, a kłus to nie mam pojęcia. Ale też to jest koniem. No dokładnie, tak. Mniej więcej. Od początku jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kawaliady. Zapraszam Was do posłuchania z rozmowy z panem Tomaszem Kobierskim. No właśnie, czy łatwo było to zrobić? Myślę, że tak. My ze sportem, z jeździectwem jesteśmy związani od 50 lat, sponsorując zawody jeździeckie na Woli. Od 20 lat na terenie targów poznańskich odbywały się zawody przez przeszkody. Od 4 lat robimy kawaliadę. Oczywiście kawaliadę robią ludzie, którzy na terenach poznańskich pracują z pasją, pracują przy wielu projektach, jak wystawa zwierząt hodowlanych, jak targi motoryzacyjne. To spowodowało, że doświadczenie z budowaniem napięcia, zainteresowania publiczności mieliśmy opanowane. Dzięki naszym kolegom, partnerom spoza firmy, współpracujących z nami, doskonale poznaliśmy jeździectwo. To spowodowało, że zbudowaliśmy, mam nadzieję, dzisiaj wydarzenie, które elektryzuje cały świat jeździecki w Polsce. A jakby miał Pan porównać kawaliadę w 2010, a 2014, to jakby Pan to opisał? Zaczęliśmy w 2010 od zawodów CSI Dwie Gwiazdki i Pucharu Polski w paraujeżdżeniu. Co roku staraliśmy się nowe konkurencje dodawać. Dodaliśmy Puchar Polski w powożeniu, wprowadziliśmy na zawody w Warszawie ujeżdżenie. 2014 to również WKKW. Równocześnie zaczęliśmy od jednego ringu sportowego, dodaliśmy ring pokazowy. 2014 to już dwa ringi sportowe, na jednym zawody o randze 3 gwiazdek, na drugim o randze 1 gwiazdki plus CSI Młodych Koni. To wiele, wiele atrakcji, to parkury pokazowe, gdzie program edukacyjny odbywają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz z przedszkoli. To również obszar targów, dzisiaj największych targów jeździectwa w Europie Środkowo i Wschodniej. To również wiele, wiele innych atrakcji i hobby, które prezentują swoje wystawcy związane z końmi, to prezentacja rycerzy, Indian i wielu, wielu innych segmentów tego hobby. To również wielki nasz sukces, zbudowanie zaufania telewizji i mediów, którzy coraz częściej pokazują
ten sport, tą całą dyscyplinę na otwartych antenach, czy to w telewizji, czy w internecie, czy w prasie. Również zaufanie sponsorów, którzy widzą, że produkt jest godny zaufania, że przyciąga coraz większe rzesze sympatyków. Myślę, że mamy też swój element taki, że rozbudzamy miłość do jeździectwa w Polsce i coraz więcej osób tą dyscyplinę sportu uprawia i mam nadzieję, że również to się wpisuje jednak w dobre wychowanie młodzieży i życie zgodnie z prawidłami przyrody, z naturą, ze zwierzęciem, buduje odpowiedzialność. To też jest bardzo ważne w tym projekcie. A czy zdradzi nam Pan wizję kawaliady swoich marzeń? Kawaliada marzeń to na pewno finał Pucharu Świata w skokach przez przeszkody. To wszystkie dyscypliny jeździeckie, może z wyjątkiem rajdów, gdzie nie jesteśmy w stanie tego pokazać na terenie targów poznańskich. To na pewno transmisja w czołowych telewizjach na świecie. To również 100 tysięcy zwiedzających podczas takiego weekendu w Poznaniu. To by była kawaliada marzeń i również przygoda wszystkich ludzi zaangażowanych, bo i wolontariat, i środowisko jeździeckie, możliwość rozwoju polskiego jeździectwa i danie szansy polskim zawodnikom do udziału w zawodach światowej klasy. To wszystko byłoby kawaliadą marzeń. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na kawaliadę. Nawet najbardziej surowy koń może wiele nauczyć najmądrzejszego jeźdźca. Niestety musimy kończyć dzisiejszy odcinek. Siostry Schulz niespodziewanie wyjechały na zawody. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki. Widzimy się za tydzień, a Wy odwiedzajcie nasz profil na Facebooku oraz stronę internetową www.kawaliada.pl. Do zobaczenia!